Spotykamy się jeszcze w klimacie Świąt Bożego Narodzenia. Święta ludzie przemierzają wiele kilometrów, by spotkać się ze swoimi najbliższymi. My dziś też zaprosimy Was tutaj, bo jesteście dla nas ważni i bliscy. I cieszymy się, że jesteście dziś razem z nami. Dziś, kiedy mamy tyle spraw, tyle zmartwień, musimy pamiętać o umiejętności wspólnego świętowania. O tym, że żadna sprawa, nawet najpilniejsza i żaden człowiek, nawet największy, nie może nas zupełnie pochłonąć. Oderwać ręce od tych najważniejszych spraw i oddali się od tych najważniejszych ludzi, by w perspektywie dobra absolutnego, prawdy, piękna, znaleźć dystans do siebie i do wszystkich swoich spraw. Ustalić raz jeszcze hierarchię ich wartości. Po to jest ta cisza świętej nocy, Bożego Narodzenia i ten spokój oraz radość, którą daje. Ale nie zobaczymy gwiazdy betlejemskiej, jeśli nie będziemy jej wypatrywać. Nie usłyszymy śpiewu anielskiego, jeśli nie będziemy nasłuchiwać. W końcu nie usłyszymy słów prawdy, jeśli nie będziemy ich w głębi sercu pragnąć. Wkładmy więź w nastrój i trwajmy w nim z duszą dziecka, którym każdy z nas był, z szacunkiem i zachwytem, aby objawiła się nam tajemnica, jak ukryje jej symbol. Wokół się mawią świątecznych dni, jak ciepłym szalem, kolorowymi lampkami na choince naciąż oczy, dźwiękami kolędy uraduj uszy. Serca wypełnił serdecznościami zuszanych kartek świątecznych. Zapomnij o wszystkim, co smuci i boli. Ten czarowny zimowy wieczór wybierz się na wędrówkę z Maryją i Józefem. Zabij się z pasterzami i mędrcami do dzieciątka. Przyjdź do tego, który daje wiarę, że to, co niemożliwe, to, co trudne, daje życie. Przyjdź do tego, który daje miłość. Żyła kiedyś sędziwa pani, która spędziła wiele godzin dnia na pobożnych modlitwach. Pewnego razu usłyszała głos Boga, który mówił do niej. Dziś przyjdę cię odwiedzić. Możecie sobie wyobrazić radość i dumę staruszki. Zaczęła sprzątać, czyścić, wyrabiać ciasto, piec ciastka, zastawiła stół. Potem ubrała się w najpiękniejszą suknię i zaczęła oczekiwać na przybycie Boga. W pewnym czasie ktoś zapukał do jej drzwi. Proszę. Maja miała szyszaku. Proszę, pociesz mi okropnie. Na miłość boską! Odejdź stąd! Zaraz! Nie mam czasu na takie głupstwa. Oczekuję Boga. Nie mam czasu. Przyjdź innym razem. Po chwili znów zapukano do drzwi. Proszę. Proszę pani, mam ze sobą guziki, nici, mlełko. Towar dobry, bardzo tani. Jeśli pani... Nie, czekaj.
czasu. Przyjdź innym razem. Po pewnym czasie ktoś znowu zapukał. Proszę. Szanowna pani, proszę o kawalentek choćby suchego chleba. Czy mógłbym się zatrzymać u pani na schodach swojego domu? O, czekam na... O nie! Zostawcie mnie w spokoju! Oczekuję Boga! I proszę, odejdź z moich schodów! Dzień minął, godzina po godzinie. Nadszedł wieczór i Bóg nie pokazał się. Staruszka była głęboko rozczarowana, siadła znużona przy stole i słyszała wtedy głos. Dziś trzykrotnie przyszedłem cię odwiedzić i trzykrotnie nie przyjęłaś mnie.